Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam na kanale PhysioMotion. Tak jak wcześniej wspomniałem, w dzisiejszym materiale postaram się Wam trochę wytłumaczyć kwestie związane z mobilnością stawu krzyżowo-biodrowego. No i tylko jedyne, czego potrzebuję, to zenka, którego już mam na stole. Więc zaczynajmy. Trochę kwestii praktycznych. Jak wcześniej wspomniałem, staw krzyżowo-biodrowy, wiadomo, kość biodrowa, kość krzyżowa. We wcześniejszym materiale, który macie gdzieś mniej więcej tutaj, macie jedno z najlepszych ćwiczeń, jak samemu sobie odblokować staw krzyżowo-biodrowy, a teraz manualnie pokażę Wam, jak sobie, swojej znajomej, swojemu koledze, po prostu pomóc z tym stawem krzyżowo-biodrowym, bo często się on regluje i jest to ból, który rozprzestrzenia się na odcinek lędźwiowy, leci aż po pośladku i czasem wzdłuż uda leci. Twojego klienta układam, żeby był twarzą do mnie, brzuchem do mnie, żebym mógł prawidłowo obrócić kość. Żeby ona się przekręciła i żeby też przemobilizowała staw krzyżowo-biodrowy. Pokażę Wam, jak teraz w bardzo prosty sposób przemobilizować te dwa stawy. Głównie teraz będzie się ruch odbywał na kości biodrowej. Prawą ręką położę sobie rękę na guzie kulszowym, lewą na kolcu biodrowym przednim górnym i będę starał się obrócić kość, żeby ona właśnie poszła do tyłu pochylenia. Teoretycznie do tyłu pochylenia, czyli do rotacji dogrzbietowej. Jeżeli dana technika nie zadziałała właśnie poprzez rotację dogrzbietową, zrób rotację dobrzuszną w przeciwnym kierunku. Już Ci pokazuję, jak to zrobić. Prawa ręka na guzie kulszowym, lewa ręka na kolcu biodrowym przednim górnym. Albo rękę układasz tak, albo tak przekręcasz. Mi jest zwykle wygodnie po prostu tak, z tego względu, że mam więcej siły, żeby przekręcić. Łapię sobie i przekręcam talerz kości biodrowej, żeby on się po prostu przesunął właśnie w stronę grzbietową. Czyli łapię sobie, mocno chwytam i przekręcam. Wykonuję takich 10-15 powtórzeń. Jeżeli nie pomoże, robię w przeciwnym kierunku. Czyli sobie wtedy chwytam znowu za guz kulszowy, będę go starał się pchać w tym kierunku, a talerz po prostu w tym kierunku. Czyli mogę sobie złapać wtedy lewą ręką z tej strony i tak samo przekręcić. Tu jest mi zdecydowanie łatwiej, tu najczęściej wychodzi trochę więcej tego ruchu i żeby przekręcić tą kość. Jeżeli Wam się materiał podobał, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. Teraz już powinniście wiedzieć, jak prawidłowo komuś przemobilizować talerz kości biodrowej, żeby odblokować staw krzyżowo-biodrowy, czyli ten element, który jest tu. Częste dysfunkcje wykluczają nas z jakichkolwiek innych aktywności fizycznych, ze sportu zawodowego, jak i amatorskiego. Źle się czujemy, dolegliwości bólowe potęgują się. Najważniejszym elementem, na jaki powinniście zwrócić uwagę, jest to, żeby jak najszybciej wyeliminować ból u swojego klienta podopiecznego. Jeżeli Wam się podobało, obserwujcie mój kanał i do zobaczenia.